We wtorek suwalska policja ujawniła informację o zatrzymaniu sprawców rozboju na młodym, zaledwie 19-letnim mężczyźnie. Do napadu doszło tydzień temu, w środę około godziny 18. Jego ofiara zdecydowała się zawiadomić policję o zdarzeniu kilka godzin później, około 22:30. Ze zgłoszenia wynikało, że kilku mężczyzn napadło na 19-latka. Ofiara rozboju poinformowała policję, że czterech mężczyzn groziło chłopakowi przedmiotem przypominającym broń palną. Napastnicy zażądali od niego wydania pieniędzy. Z jego auta zabrali 220 zł w gotówce i dwie karty bankomatowe, z których jeszcze przed 23 zdecydowali się skorzystać. Dokonali zakupu piwa w jednym z suwalskich sklepów i zapłacili kartą zbliżeniowo. Policja dość szybko ustaliła sprawców. Trzech zostało zatrzymanych w niespełna dobę po złożeniu zawiadomienia przez 19-latka. Dwóch 18-latków i jeden 19-latek już usłyszało zarzuty. Do sądu trafił również skuteczny wniosek o zastosowanie wobec nich aresztu tymczasowego. Czwarty sprawca również został ustalony, ale jak dotąd nie udało się go zatrzymać. To tylko kwestia czasu, informuje Eliza Sawko, rzecznik suwalskiej policji.